Witam widzów mojego kanału po dłuższej przerwie. Nie wiem jak u Was, ale u mnie na przełomie czerwca i lipca woda znów zaatakowała. Opady były naprawdę imponujące. Woda była wszędzie. Była więc możliwość sprawdzić wszystkie moje zabezpieczenia przed zalaniem bunkra. W Waszych komentarzach dominuje bardzo często takie powątpiewanie w mojej umiejętności i w to, czy ten system, który stworzyłem, działa. Oczywiście są też dobre rady. No, na niektóre rady już jest za późno, niestety. Budowa już została wykonana, a następne nie planuję. Przełom czerwca i lipca przyniósł bardzo obfite opady. Doszło do zalania wielu miejsc w naszej okolicy, a poziom wody na działce podniósł się naprawdę wysoko. Woda była wszędzie. Stała oczywiście w największej ilości w okolicy bunkra i kostki, która jest wokół niej ułożona. Było jej tak dużo, że mogła swobodnie przelewać się przez wywyższenie stworzone przez kostkę i dochodzić do drzwi. Ostatnim razem taka wysoka fala była 2 lata temu. Wtedy na trawniku nie było żadnych przeszkód. Woda mogła więc swobodnie spływać z miejsca, którym się zbierała, w kierunku bunkra. Mogę powiedzieć, że tego dnia trawnik przypominał pole ryżowe. Z powodu okolicznego ukształtowania terenu duża ilość wody, która dostaje się do mnie na działkę, spływa także z pól. Następnie betonowy płot więzi ją u mnie na działce. Nauczony doświadczeniem zrobiłem przekopy pod płotem, ale niestety nie zdaję tego egzaminu, ponieważ działka obok jest na tym samym poziomie co moja. Dlatego kiedy doszło do takiej sytuacji 2 lata temu, postanowiłem zwiększyć ilość przeszkód na jej drodze, by cała fala uderzeniowa nie poszła od razu na szopę. Myślę, że dzięki temu osiągnąłem efekt tamy i ta woda nie była taka wysoka. Dodatkowo pomiędzy drzwiami a płotem znajduje się uszczelka. A po trzecie, tak jak mówiłem wcześniej, właz do bunkra jest wyżej niż kostka. Pompa chodziła na pełnych obrotach, ponieważ woda wylewała się do rury drenażowej zarówno przez drenaż wokół bunkra, jak i przez dekiel, wlewając się prosto z kostki. Pomimo tego, że ilość wody, która wlewała się do środka do rury drenażowej była naprawdę duża, pompa dawała rady i pompowała na bieżąco wodę na zewnątrz. Dzięki temu poziom wody w rury drenażowej nie wzrósł. Kiedy 2 lata temu doszło do zalania, wzdłuż kostki i płotu zakopałem rurę drenażową i ona tą wodę zbiera i odprowadza na zewnątrz, poza płot. To, czego mi teraz brakuje, to zbiornik na deszczówkę. I myślę, że takie coś będę musiał zamontować, aby tą wodę z deszczu zbierać. Burza szalała w najlepsze, więc postanowiłem zejść pod ziemię, zobaczyć, jak zachowują się ściany. Były suche. I wszystkie miejsca, gdzie wcześniej zbierała się wilgoć, były także suche. Jedynie w okolicy wietrznika powolutku kapała woda z siatki. Wtedy zdałem sobie sprawę, że w tym miejscu zapomniałem uszczelnić silikonem rurę przy kostce. Na szczęście ta ilość wody była naprawdę minimalna. Na wszelki wypadek postawiłem tam wiaderko, które tą wodę miało zebrać. Kiedy kilka dni później zszedłem do bunkra zobaczyć, ile tej wody się zebrało w wiaderku, bo naprawdę to niewielka ilość na dnie. Ściany były suche, w powietrzu nie czuło się specjalnej wilgoci, więc mogę powiedzieć, że wszystkie zabezpieczenia zdały swój egzamin w ekstremalnych warunkach. Oczywiście w czasie burzy zabrakło prądu, więc ja miałem swój prąd dzięki agregatowi. Wniosek nasuwa się jeden. Wszystko gra.